Cześć, z tej strony Nina, witam serdecznie w pierwszym odcinku nowej serii. Na ekranach gra Space Accident i jest to rzekomo krótka gra logiczna, więc nagramy sobie taki maratonik, może dwuodcinkowy i zacznijmy nową grę. Okej. Kosmos, w sensie znowu gdzieś tu w jakiejś klitce jestem, brak powietrza, brak tlenu, proszę mnie wypuścić, nie? To co mam zrobić? Dobra, myszka ustawiona, o! Kiedy nadszedł rok 2119, ludzie nie zdawali sobie jeszcze sprawy, że ludzkość w tym momencie rozpoczęła swój żywiołowy ruch w nową erę. Era kolonizacji kosmosu. Nowy trend w poszukiwaniu pozaziemskich zasobów życiowych zmusił państwa na całym świecie do tworzenia projektów kosmicznych w celu skolonizowania planet Układu Słonecznego. Jednym z takich projektów była misja CCM-1, której celem było skolonizowanie jednego z księżyców Jowisza, Kalisto. Kadencja misji wynosi 5 lat. Misję powierzono emerytowanemu kapitanowi Josephowi Widasowi, doświadczonemu astronaucie i specjaliście od statków kosmicznych, który przez całe życie służył w amerykańskich siłach kosmicznych. 6 miesięcy po rozpoczęciu misji, rankiem 193 dnia, załoga znalazła się w tragicznej sytuacji. Znaleziono martwego kapitana. Jego głowa i twarz zostały okaleczone tak, że stracił wszystkie charakterystyczne cechy. Wow. Były kapitan stał się zwykłym, że tak powiem, niejakim trupem. Załoga natychmiast zaczęła szukać sprawcy. Po odkryciu utraty asystenta kapitana... Po odkryciu zaginięcia asystenta kapitana Tomasa Rigela, załoga udała się na jego poszukiwania. Wcześniej zamknęli naszego bohatera Andiego Freemana, inżyniera i przyjaciela Tomasa w magazynie, aby nic nie mogło przeszkodzić w schwytaniu i ukaraniu sprawcy. W tym momencie tak to usprawiedliwiali, ale oto co wydarzyło się później. Aha, czyli co, jakiś samosąd się szykuje? A my mamy mu zapobiec. To winszuj, mam nadzieję, że on tam jakiś spisał testament już. Kontrola. Poruszę się WASD, skok spacją, aby wejść interakcję lewy, obróć kołką myszy. Niebieskie pole blokuje ludzi, zielone przedmioty, żółte promienie laserowe. To już mogę wyjść? O, dziękuję. Jest to pole funkcjonalne, które może blokować różne elementy w zależności od trybu. Niebieskie pole blokuje ludzi, zielone pole blokuje obiekty, a żółte pole blokuje wiązki laserowe. Ciekawe jestem, jak oni by to zrobili naprawdę. W sensie, czy jest to możliwe, żeby coś blokowało coś w zależności od tego, z czego się składa. Z człowieka czy nie człowieka. Możesz aktywować touchpad za pomocą kostek, aby wziąć kostkę. Kliknij lewy przycisk myszy. Dobra, touchpad. Touchpad? To? Tym? Traum. Tam? Tu? Kule energetyczne mają za zadanie przekierować wiązkę laserową. Aby zabrać kulę, musisz wcisnąć lewy przycisk myszy, przenieść sferyczną kostkę do wiązki laserowej, umieść ją po instalacji, możesz ją... umieść ją po instalacji, możesz ją obrócić w celu dokładniejszej regulacji. Rozprasza mnie ta gadająca baba i ten dźwięk, proszę mnie tutaj nie denerwować. No to biorę. Mam. Co mam z tym zrobić? Teraz coś wymyślę. Wciśnij przełącznik, by aktywować niektóre przedmioty w pomieszczeniu. To ty, proszę bardzo, mówiłam, że wymyślę. Proszę. Tam mogę teraz wejść. Aktywuj system laserowy, aby wystrzelić laser. Proszę bardzo, już to czynię. Nie? To nie to? A, to. Przypaliłam się na wylot pewnie. A, i teraz tutaj to wycę. I tu wstawię, nie wiem po co, ale zaraz. A nie, to blokuje. To czekaj, trzeba coś innego ustawić. Poczekaj. A, nie, to aktywuję. A, dobra, teraz tu. Proszę bardzo. O, i lampy energetyczne odpowiadają za aktywację określonych obiektów w pomieszczeniu. Aby go włączyć, skieruj na niego laser. Dostosuj laser, aby włączyć kilka lamp jednocześnie. No ale co żeś mi tutaj... Dobrze było, co mi tu zmieniłeś. I ona jest podłączona, zobacz. I teraz jest lampa... Tutaj jest. No i teraz tam. I co? Teraz obrócić scrollem. Tram. Zrobiwszy. I tu jest jeszcze jedno. I ta druga to tutaj tego, nie? To. To tu.
Ale to przelatuje na wylot, nie? Czyli mogę zrobić tak i... Taram, i... O, to się zaświeciło chyba, nie? To. Dobra, to mogę tu przejść. I włączyć to. I to jest laser, ale... Teraz trzeba tu... Dodatki. No ale to już czytaliśmy. O, i przychodzi, paczaj. No i co dalej? O, a to? Jeśli spalę to laserem, to mogę iść dalej. Aha, no to dziękuję za podpowiedź. Proszę o więcej. Mam to nakierować, czy tak po prostu sam z siebie to uczynisz? Poczekaj, to się... nie tak. A nie, tutaj. A ja mogę to tak... To mogę tak? To przytrzymać? Dziękuję. Ciemno tu. O, zapis gry, bardzo miło, mi fajnie. Spoko. Pierwsza zagadka rozwiązana. Achievement. Dobra, tu możemy przejść, dziękuję. I tutaj... Tu musi coś być. Inaczej nie przejdę. A te blokują mnie. Aha, te blokują zielone, to trzeba tu raczej. Tu mamy coś do przeniesienia. Co to jest w ogóle to? Przeżyczysty, wygląda jak trumna, taka przeżyczysta, ale raczej jakiś, no, za duży, znaczy za duży na człowieka wszerz. Dobra, chodźmy stąd. Skąd ja przyszłam? Na pewno nie stąd. I... Ja nie wiem, czy ja chcę tu wchodzić dalej tam. Ten korytarz nie wróży nic dobrego. Tu nie ma ksenomorfów, prawda? Dobra. Skoro zapraszasz, ja tu chętnie chyba. Chyba. Jaki fajny laptop. Z niego by mi się na pewno zawiasy nie wyłamały, bo ich nie posiada. Ja taki chcę. To jest przyszłość. Future is coming, tak? Future is here. O, mam. A co to? O. Notatka od Tomasa. Andy, mój drogi przyjacielu, nie mogę tego dłużej znieść. To jest poza moją kontrolą. Jest ostatnia szansa. Zamierzam zrobić coś strasznego, ale musimy wracać do domu. Mam nadzieję, że znajdziesz tę notatkę wcześniej. Nie daj się złapać przez alarm. Dostań się do silników. Ale co? O co chodzi? Ty weź to ze sobą albo spal. Jak się niszczy takie rzeczy? No dobra, chcę z tego wyjść. A, w ten sposób. Weź to czymś przykryj, bo to chyba... Dobra, mam coś jeszcze, poczekaj, może tam coś dalej będzie. Ale w sumie mogę nieść tylko jedną rzecz, więc... Ale tak sprawdzimy, czy tu się coś otwiera. Nic mnie tu nie wystraszy, straszaków nie ma, tu nie ma nic do końca, patrz, musimy się wrócić i rozwiązywać zagadki. No taka jest chyba idea tej gry. No... To chodźmy. Chcąc, nie chcąc. Kupiłam za 80 groszy tę grę, trzeba coś z nią zrobić, nie? Okej. Jestem. Tam. Nie dostanę, ale może coś się uda ugrać. Poczekaj, tu mnie wpuści. Ojej, dużo tego. Okej. Dobra. Aktywacja, ale poczekaj, może najpierw sobie to położę. To jest takie rażące oczy troszkę. Już mnie bolą. Już trochę gram dzisiaj, więc nie powinnam, bo ostatnio się przygięłam. Okej, przechodzi. Laserek. I teraz tak. To... Jeszcze tu. I poczekaj, puść mnie, czy tam. Jak ja to mam zrobić? Dobra. Nie krzyżujmy wiązek laserów. No i a jeszcze tu, a to? Jak? Potrzebna jeszcze jedna. O, na przykład ta. No. Chodź do cioci Niny, nie rób sobie wstydu. Chodź, chodź, nie wstydź się. Na przykład. O, robiwszy, ale... coś musi na tym stać i ja muszę tam dojść. Jak mam to zrobić? Czy tu? Nie, no tam to nie mogę zabrać, nie? Czy mogę zabrać ten? Nie, no to blokuje. To blokuje te. To nie mogę. No to może tak robimy, żeby to stało na tym. Ale może inny kąt, czekaj.
zrobimy inny kąt. W sensie chodzi mi o to, że coś wytłumaczę, co mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby to dać. Nie wiem, czy to nie jest za głupie, ale tak. I wtedy mamy dwa. Nie, ten i ten. I to wystarczy. I teraz damy to tu. Ale. No ej, podnieś się. Ten damy tu, tylko tak też, żeby. Czekaj, trochę do tyłu ten. Zaraz, zaraz. Wrócimy. I ten. Dobra, i ten tu. No ale. No ale dalej tu tak stoi, że. Hej, ale może troszeczkę. No halo. Bo to nie jest aktywowane, ale to da się to aktywować w ogóle? Poczekaj, bo taniej jest. Aha. Aj, dobrze byłoby. Tylko to zrobiłam źle. Czekaj. No ta musi być tu. Uj, ale to nie zrobię w ten sposób. Musi być jakiś inny kąt. Czekaj, już szukam. Zrobimy inny kąt. Stąd tu. No, poczekaj. Tak. Tak, trochę. Jeszcze o tak. I wtedy ta może być. Czy ona może być tu? To też jakby stała trochę, nie? Tylko tam się trzeba poprowadzić. Tam to jedno. To jedno, ta jedną wiązkę tutaj. O, pipło i jest dobrze. Jesteśmy i co dalej? Tu jest jedno. Mam. Poczekaj. No i to jest wszystko? No ale to dlaczego tak? Jak to na jednym? To muszę stamtąd zabrać chyba. Dobra, tutaj sobie coś odblokowałam chyba. To. Jak to, to muszę czymś naddepnąć. Czy ja mam jakiś. Ja mogę stąd coś zabrać, poczekaj. No ale tego nie mogę zabrać, bo to blokuje to, nie? To blokuje. Tu jest to. No i tu musi coś stać, żeby to zadziałało. No to jest zły pomysł. Ja nie przejdę. No to poczekaj. Tam nie. A nie ma tutaj. A nie ma. Czy jak tam się świeci, to jak to zabiorę, to o tym chodzi. Czy jak tam zabiorę to. Zamyka. O to dziad. Chodzi o to, że tam to się zaświeciło przy drzwiach zaraz. Poczekaj, może ja coś przegapiłam, bo ja jestem coś dzisiaj już nie widzę. To jest późno i za długo przy komputerze, ale jakoś tak się wkręciło. Poczekaj, może ja tu coś przegapiwszy. No pewnie. Dawaj. No ale poczekaj, bo to się musi świecić. I wtedy to się świeci, wtedy tym możemy zrobić tak, pyk. I jest dobrze. I teraz pytanie, czy jak zdejmę to dalej będzie dobrze? Otwarte jest, nie? Si. Zablokowałam. Dobra, to w takim razie ja potrzebuję jedno zabrać. W sumie tamty też musiał zabrać, no nie wiem jak, bo to musimy kombinować. Halo, no nie wierzę. Coście mi zrobili? Nie mogę zabrać, bo nie da się tak. Zmiana wymarzyła. Naprawdę to jesteście chamy. A poczekaj, bo to się. Czemu to się przesunęło? Dobrze było. I no bo ja to trąciłam chyba. Biegłam, prawda? Wszystko dobrze było. I chyba mogłam wtedy zabrać. Zaraz sprawdzę. Widzę was. O,
teraz mogę zabrać. Tylko, że to jest tylko jedno. Jedno. Bo tamtych nie zabiorę, bo one są. Chyba, że. Poczekaj. Poczekaj. Mogę już zabrać. Teraz powiedz mi, że takie czary zadziałają. Mogę je ukraść! No to pięknie! To zabieram i tu będę działać zaraz. Pomalutku. Powolutku. Dunina potrzebuje, nie wiem czy już tyło, ale chyba tak. To jest fajna gierka, ona jest jak ten, jak... Talos też, ale bardziej mi się kojarzy z Turing Test. Nie wiem czy znacie Turing Test. Bardzo fajna gra. Oj. Czy wiecie czym jest Turing Test? Test Turinga to jest jakby zadanie dla sztucznej inteligencji. To są takie zagadki, których nie rozwiąże nikt poza człowiekiem. W sensie sztuczna inteligencja sobie z tym nie powinna poradzić. Ale to już jest jakby pozamiatane, tak mi się wydaje. Pozamiatane to chyba jest ten wątek, bo chyba już sobie sztuczna inteligencja poradziła ze wszystkim. Udawaniem pisarzy i w ogóle wszystko już muszę zrobić niestety. Możemy się zacząć bać. Dobra. Poczekaj. Tam to też ma być? Czy się otworzyły? Czy się otworzyły już? A mogę zabrać, może być potrzebna. W sensie tam przez zielony nie przechodzi, nie? A. To. Chyba, że. No to nie. Jakie zmyślne, patrzajcie. Takie dziady zrobili, taki numer. No wiecie co? Skandal. Ale tutaj do czego to? Ale coś to muszę przenieść. Chyba, że... O, mam. Dobra, mam. O, czekaj. Znowu karteczka, nazwijmy to. Z pamiętnika Tomasza. Dzień 181. Minęło prawie pół roku, odkąd pojechaliśmy na misję. Nie mogę uwierzyć, że wkrótce podbijemy Kalistę. Prawie dotarliśmy na Marsa. Za chwilę zobaczymy jego pomarańczowe kontury. Mitchell ugotował niesamowitą kolację, ale Andy jej nie polubił, bo nie lubi rzodkiewek. Ktoś powinien był zobaczyć jego twarz, kiedy dowiedział się o tej znienawidzonej rzodkiewce, jak dziecko. Generalnie u nas wszystko jest jak zwykle. No to fajnie, są jakieś... brak złych newsów to dobre newsy, tak? Dobra, czyli tak, tędy przyszliśmy. Tak, wybierzemy to. Oj, pomału. Pomalutko. Proszę tu. Dobra. Teraz tu. Co mi to da? To mnie otworzyło. Aha. I kolejny zapis gry. I tu mamy nieaktywne coś. Tu nie wejdziemy. Mamy tu tylko możliwość wejścia tu. I tu. I tu też nie, ale możemy iść tutaj. No i tamtym mogłam przejść, ale zielony jakoś bardziej mi kusi. O! Zium, zium! Dobra, co ja mam tu zrobić? Skoczyć? Tam dolecieć? Aha. Ale tak, teraz moje pytanie jest następujące. Aha, chyba wiem, co tu trzeba zrobić będzie, ale tak, tu jest na ucisk. Tutaj mamy... Tutaj nie przelecę ja, bo jest niebiesko i żółte to blokuje laser, czyli... Czyli jak? Jak laser jest tam, nie? To aha, tu dołem pójdzie. A ja mam być tam, tak? Aha, a tu wskoczę. A tu wskoczę, a tu wskoczę i tu... No tu byś... No chyba żartujesz. Co, nie wskoczysz? A, dobra, wiem. Potrzebujesz jednego stopnia, prawda? Dobra, spoko. Zaraz tu Nina ci zrobi stopień, czekaj. Tak, jeszcze bardziej? No, czemu to takie dziwne, tak? Może być? Pasuje? No! Co, to przeszkadza? Ojo no.
Za blisko? Nie, no tak tu gdzieś, tak koło... No tak może? To powinieneś już i przeskoczyć, i wszystko, nie? No moim zdaniem ty nie doskoczysz, ale jeśli będzie. Okej, okay. Nie! Co ty jesteś, piłka? Lekarska, kurczę, chyba. Hop! Hop! Dziękuję. I teraz na to. Hop! No i widzisz, mówiłam ci, że nie? Się uparł. I jeszcze tu musi być gdzieś koło 92 możliwe, że to może dolecisz. Facet, ja mam krótki czas antenowy, błagam cię. Hop. No i pięknie, teraz tu. No, i jeszcze pięknie, tu trzeba coś postawić. A co to właściwie robi? Nic się nie zmienia, no. Nie kombinuj, człowieku. Tutaj tak, tu mamy... To możemy postawić, cokolwiek, do czegokolwiek to będzie. Stawiam, gdzie każą, to stawiam, aktywuję, gdzie każą. Ja tu tylko sprzątam. A poczekaj, bo to mogę... Aha, dobra. Tak sobie wstawiłam. Czyli to załatwione. Tutaj, no raczej nie doskoczy górą, to by trzeba coś skonstruować. No, czekaj, jakby to aktywuje. A, to się aktywowało. Dziękuję. Tu mamy też do aktywowania coś i tu mamy... ale, aha, dobra. A co to robi? A, zmienimy na niebieski. Dobra, nie ma problemu. To tu. No. Ale dawaj. No czas na pierdoły. Powinien zaraz kończyć musi. Gdzie krótki odcinek. Mam nadzieję, że jakoś pójdzie. Tego już nie mogę, bo... O nie, to muszę. To muszę tak. Ale... Ale nie wezmę. No trudno. Jednego nie muszę mieć. Teraz tak. To tu. Żeby niebieski... Nie. Nie, poczekaj. A, czekaj, bo... Moment. Coś spokrzeniwszy. Jak to jest tu... To jest niebieskie. I ja nie przychodzę. To musi być poza tym. I to mogę... dobra, bo zaraz coś spaguje i będzie płacz. Nie, nie, to musi być niebieskie. Ale będę musiała Ej! Aha, wiem. Chyba wiem, o co chodzi. Poczekaj, bo zmieniałam sobie to na tym przecież. Ja tu przejdę i to zmieniam na tym przecież. Okej. Okay. Dobra. Ale po co mi to... Jak ja nie widzę źródła, światła i źródła tego, że bo lasera nie widzę. Dobra. Zrobiłam. Co dalej? Bracie, pomóż. Co dalej? Mogę to tu wepchnąć, ale ja nic z tym nie zrobię. Jest... Patrz. Zobacz, jest notka. Mogę przeczytać stąd. Z pamiętnika Tomasza. Dzień 192. Nie rozumiem. Znalazłem dokument misji w gabinecie kapitana. Mówi, że misja trwa tylko 3 lata. Napisano też, że wyprawa ma tylko jeden kierunek i nie wrócimy. Kapitan wiedział wszystko. Jak on śmie? Nie wiem, co robić. Wkrótce dotrzemy na Marsa. To będzie ostatnia szansa na manewr odwrotny. Jeśli powiem innym, nie uwierzą mi. Co powinienem zrobić? Co mam do zrobienia? No wiesz co? Co ja mam ci powiedzieć, facet? Generalnie wszędzie pisali w gazetach. Nawet naszych... jak to... tam... Że to będzie... O! Że to będzie w jedną stronę bilet. Pisali i się pytali, kto by chciał się wybrać. Nie. Kto by chciał się zgłosić, opuścić ten świat w taki spektakularny sposób, zdobyć Marsa. No nie wiem, może się znajdą chętni, na pewno się znajdą chętni. Moja koleżanka. Stój. Stój. Ja was stąd zabieram. Nie wiem do czego jeszcze, ale może do czegoś będzie potrzebne. Więc tak, to tu. To zabiorę. W sumie nie wiem po co to tutaj, jak to jest tylko od tego. Od tego? Nie, to jest bez sensu tutaj, to jest niepotrzebne. Dobra, ja bym jeszcze jedną rzecz chciała. Bardzo, takie moje marzenie mam. Pójść tutaj. I wymienić sobie zamiast tego. Wziąć jeszcze jedno to. To o.
Ponieważ gdyż... Tylko jak to zrobić? Poczekaj, ja chyba coś pochrzeniłam teraz. Jak zrobię tu... Oj, coś porobiłam źle. Ponieważ gdyż ja chciałabym zamienić to światełko na to, bo światełko też jest obciążeniem, a to jest tylko obciążeniem. To jak to zrobić? Poczekaj, da się to zrobić? Tak nie wejdę. Musiałabym w jakiś sposób zamieniać... Poczekaj. Kiedy to się to zmieniało? Kiedy to kładłam? Tak. No to chyba wiem. Poczekaj, inaczej. To sam pod sam ten, poproszę. Pod nos. Pod nos tu poproszę. Dziękuję. Teraz to tu. To teraz tu. To zabieram tu. I to poproszę tu. I niestety, ale musisz już zostać tutaj. No tu jest tak. Nie. Zrobię. Przecież ja tam zmienię sobie na tym przecież. Cały czas zapominam, że ja sobie to tutaj zmieniam. Dobra, mam dużo tego. Prawdopodobnie będę musiała doprowadzić laser, kurczę. A może to mam doprowadzić? Ale to chyba nie jest ten sam laser, nie? Łapię to. Nie. Nie łapię chyba. No dobra, to w takim razie tak się kończy tutaj nasz odcinek prawdopodobnie, ponieważ nie dam się sobie wykminić, czy wykminić, nie wiem co ja mam dalej robić. Tak na dobrą sprawę, bo gdzie jeszcze mogę pójść? Dobra, zostawmy to wszystko na razie. Przejdźmy tu jeszcze. Tu mam jeszcze jeden. A to sobie wzięłam, wyrzuciłam stamtąd. Najpierw zgromadźmy materiały. Patyczki, kamyczki w tym wypadku. Nie kamyczki. Takie świecidełka i kostki. Tutaj bym chciała się jakoś dostać. Ale nie mam pomysłu jak. To trzeba się aktywować, tylko jak to aktywować, bo gdzie od tego jest czujnik? Nie mam pojęcia bladego. A to stąd przyszłam. Jak stąd wezmę, to mnie nie wypuszczą, prawda? To się... A nie, mogę tu przejść, ale... Aha, tu jest zablokowane wtedy. A może gdzieś indziej odblokowane jest, nie? Nie, dobra, czyli to jest tu potrzebne. Oj. Nie zablokuj mi się. Dobra. Tutaj czytaliśmy. Tutaj nie ma po co już. To było tylko po to właśnie. No to co ja mam zrobić? Ja mam w obrębie ten... Ja muszę to jakoś uruchomić, ale ja nie pamiętam, kompletnie nie wiem jak. A może ja niepotrzebnie zdjęłam z tych wszystkich podestów? Może tam trzeba jednak... No tutaj jest zejście w dół tylko i tu jest tylko zejście w górę. Wejście w górę. I tutaj niczego nie ma. Chyba, że... Spróbuję się rzucić. No ale tutaj nie ma jak skoczyć. Nie ma szans. No tamto jest nieaktywne. A to aktywowało to. To tamto aktywuje to na dole. No i to jest wszystko, co mamy, w czym mamy operować. Bo to raczej się nie przebije przez to. I spłynął. Nie ma szans. To bym musiała wymyśleć, jak to zmienić. Temu na zielono, to wtedy tam wejdę. A to chyba nie o to chodzi. No bo nie ma tak, że zmienię wszystkie na zielone, wszystkie będą na zielono. Chyba nie o to chodzi. No dobra. Więc będziemy kminić za chwilę dalej. Za chwilę, to znaczy w następnym odcinku, bo nie da mi się już iść. Kończyć nagranie. A tak się zastanawiam, gdzie tu jeszcze można coś... Tak mało miejsc do kombinowania.
Tylko trzeba kombinować, ale tak myślę właśnie, czy ja nie mogę... Czy ja nie mam przeprowadzić dużo tego? Nie wiem, czy ja nie mam jakiejś dłuższej drogi wykminić. W sensie, czy nie przeprowadzić tego lasera aż stamtąd? Na przykład tu, gdzie zaczynałam? Co? Tu? Tu tymi drzwiami i tam? To jest możliwe? Tylko to sprawdzę, bo może to trzeba tak zrobić właśnie. Ale nie jestem tego pewna. O, tu jeszcze jeden jest, patrzcie, ja go nie wykorzystałam w ogóle. Poczekaj, to byłoby tak. Musi być jeden tu. I obrócić go w tę stronę. To jest bardzo głupie. Ale jak zadziała, to już nie jest głupie. W ogóle czy przechodzi przez... Halo? No nie robi tego, gro. Cześć, ja coś odblokuję. Czy ja coś przesunęłam znowu? A to zablokowałam. A, już wiem, co zrobiłam. To musi być... Musi być, wszystko musi działać. Drzwi odblokowałam po prostu. Aha, widzisz. Taka jestem. Taka jestem. No ale puść się tu. Okej, okay. Teraz to chciałam. Ale tu się, ale jest jedno. Muszę sprawdzić, czy to jest w ogóle wykonalne, nie? Taka hipoteza. Hipoteta. Dobra, to jest... A to się znowu wytegowało. No i on przechodzi tu. Wiecie co? Może to tak trzeba zrobić. Doprowadzić ten laser tu. Potem, tylko że musiałabym iść tu dwa. Jeden tu, żeby skręcił, drugi tu. I żeby drzwi puściły laser. Czyli muszę mieć tu dwa. Tu następny, czyli trzy. Tu można puścić prosto prawdopodobnie to niepotrzebny. No ja w sumie mam ich tyle. Spróbuję, ale zrobię to w następnym odcinku. Tak więc to tyle na dziś. Ale w sumie ja to muszę doprowadzić tam. Nie, czy tam. Bo to jest jakby źródło lasera. Tak mi się wydaje. Trzeba uruchomić. Laser się muszę gdzieś dostać prawdopodobnie. Ja kombinuję tu znowu jak... Dobra, pomyślimy w następnym odcinku. Tak więc to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.